słów gorzkich w stronę tego pana, Valentino Rossiego, który holował się w sesji kwalifikacyjnej. Co więcej, Jorge Lorenzo zarzucał, że jednak korzysta z telemetrii Valentino Rossi z jego motocykla. No i Valentino Rossi odparł, no tak, ale ty też korzystałeś, gdy przyszedłeś Rossi z najlepszym rezultatem minuta 31. To są jeszcze odległe czasy od tych, których oczekujemy po zawodnikach kategorii królewskiej. Rekord tutaj walki o pole position to w dalszym ciągu rekord należący do Jorge Lorenzo. Minuta 27.899, 28.108 to czas Marka Marqueza z sezonu 2013 z wyścigu. No więc te 31 Rossiego, czy nawet teraz te 30 Marqueza, to są czasy kompletnie na razie nie robiące wrażenia. 30, niskie 30, to jest tempo, w którym trzeba będzie podróżować w wyścigu, by myśleć o pierwszej dziesiątce, a może nawet ja o myślę, podium. Że tu trzeba będzie 29 jechać, bo przecież rekord toru, czyli czas najlepszego okrążenia z wyścigu, to jest minuta 28. Więc jeżeli 28,1 jest rekordem toru, no to 29 trzeba jechać tutaj równo. Ale zwracał na to uwagę Jorge Lorenzo. Mówi, takich czasów jak w sezonie 2013, czyli w sezonie tuż po wymianie asfaltu, raczej nie zobaczymy. Wtedy było równo jak stół i jeszcze do tego bardzo, bardzo przyczepnie. Teraz Espargaro i Rossi podkręcają tempo i to będzie naprawdę niezłe okrążenie w wykonaniu obu panów. To już będą 29, jeżeli dojadą tym tempem z zakrętu numer 12 do linii mety. Popatrzmy, Rossi bardzo płynnie tutaj wychodzi, nie ma żadnych szarpnięć, nie podnosi przedniego koła. I teraz Rossi, czy będzie awans na pierwsze miejsce? Jest, minuta 30.277, pole Espargaro, minuta 30.322. Potrzebuje pewności siebie pole Espargaro po tej wywrotce na torze Motegi. Bardzo słaby ten czwarty sektor w wykonaniu dwóch zawodników Yamahy. Teraz bez problemów Marquez podbija poprzeczkę i to znacznie na 29.700. Szybko również Vinales, szybko Andrea Enone, więc wszystkie marki tutaj nam jadą bardzo ładnie. Tu mamy Ducati, mamy Aprili, mamy Ducati, mamy Suzuki, mamy Honda, Gina Lavertiego, tą specyfikację Open. No i samotnie Andrea Iannone wyskoczył nam na drugą pozycję. A Mark Marquez podkręca tempo 29.741. To jest czas Marka Marqueza i zobaczymy, czy rzeczywiście to tempo 29 regularne to jest tempo, by zwyciężyć wyścigu. Lorenzo awansuje na pierwsze miejsce, ale w dalszym ciągu czas powyżej minuta 30. Nieduża strata. Ponad 30 sekundy do Marqueza, który kolejne okrążenie i znowu jest to bardzo dobry czas. Ćwierć sekundy w połowie toru, jedzie szybciej. Mark Marquez, który miał wczoraj problemy z dłonią, przypomnijmy, złamana piąta kość lewej dłoni i wczoraj otworzyły się szwy w tej dłoni, więc Mark Marquez powiedział, no cóż, no, tak bywa po prostu. Teraz Rossi kończy kolejne okrążenie, ale to jest okrążenie nie najlepsze, dopiero szósty rezultat, nie poprawia swojego czasu, co więcej, zostaje wyprzedzony przez Pola Espargaro, który jest teraz bardzo szybki i awansuje na, proszę Państwa, trzecie miejsce, zawodnik Yamaha TF3. A Marquez jeszcze podbija poprzeczkę. To nie są jeszcze najlepsze okrążenia tego weekendu, ale tempo jest naprawdę niezłe w wykonaniu Marka Marqueza. Odpuścił natomiast w pierwszym sektorze Valentino Rossi, chyba przepuścił pole Espargaro. Nieoczekiwana zmiana miejsc i teraz Espargaro powinien nadawać tempo, narzucać tempo Valentino Rossiemu. Lorenzo 169 tysięcy wolniej od Marka Marqueza. Kto by przypuszczał, że ach, szarpnęło teraz jeszcze mocno. Nie lubi tych opon, które tutaj zostały przywiezione do Australii z tymi twardszymi, nieobrobionymi rantami. Jorge Lorenzo i to widać. 0,6 sekundy, aż gorszy czas od Marka Marqueza w tym właśnie miejscu, gdzie normalnie Jorge Lorenzo powinien zyskiwać, ale on mówi, kiedy te opony mają te większe krawędzie, to takie zakręty jak tu mamy, 11, 12, to przelatuje z ogromną prędkością. Teraz jednak nie czuje tych opon i w sektorze, gdzie powinien nadrobić nad Markiem Marquezem, stracił prawie pół sekundy. Możemy przyglądać się teraz w jeździe Mavica Vinalesa, który imponuje w ten weekend swoją jazdą, mimo tego, że dysponuje naprawdę dużo słabszym motocyklem, bo tutaj mówimy o deficycie około 20-30, a nawet niektórzy twierdzą 40 koni mechanicznych.
To pokazuje, jak jest świetnie przygotowany do tych mistrzostw świata. Maverick Vinales zyskuje tutaj w tych szybkich zakrętach. Widzimy, że Andrea Dovizioso nie jest w stanie przytrzymać się za Maverickiem Vinalesem. No poczekajmy teraz jak petarda, przecież Ducati powinno być odpalone na tej prostej. Ta prędkość maksymalna bardzo duża, ale... No jest ale zobacz, z jaką prędkością wpisuje się w pierwszy zakręt Maverick Vinales. Teraz jeszcze przełoży motocykl do lewego, do drugiego zakrętu. Delikatnie schamuje, zredukuje jeszcze biegi. I tutaj faktycznie jak tramwaj, długi motocykl Ducati nie może się złamać w ten lewy zakręt. Narzekał na prowadzenie drugi kierowca Suzuki, mianowicie Aleix Espargaró. Mówił o tym, że no cóż, w tych szybkich łukach nie jest w stanie łatwo przerzucać motocykla z ucha na ucho. W związku z tym musi popracować nad ustawieniami. Aleix Espargaró, dopiero 11 rezultat. Pytanie od... Adam, jest chyba, pojawiło się jakieś pytanie na Twitterze. Oprócz tego, że Państwo witają się, oczywiście mogą nam zadawać się pytania. A nie, to nie pytanie, to stwierdzenie. Że Fonfara zwyciężył z Cleverlin. Wiemy. Właśnie ja wiem. A Marc Marquez zwycięża z samym sobą, bo kolejne bardzo szybkie okrążenie i miałeś rację, że żeby wygrać w tym wyścigu z Markiem Marquezem w jutrzejszym wyścigu, trzeba będzie jechać regularnie, minuta 29, bo takim tempem podróżuje z okrążenia na okrążenie właśnie Marc Marquez. Mimo tego, że na tym kuku pojechał 0,2 sekundy wolniej, a swojego najlepszego kuka tutaj zamyślony Andrej Janone. Wczoraj powiedział, że dzień był całkiem niezły, ale jednak brakuje tempa. Wyjeżdża teraz na tor. Andrea Janone, czwarty rezultat. A Dovizioso poprawia rekordowe osiągnięcie w pierwszym sektorze. Valentino Rossi natomiast cały czas nie potrafi pozbierać się. Cały czas te czasy to są minuta 30 i wyżej. Lorenzo schodzi poniżej bariery, minuta 30. Czas najlepszy Lorenzo, minuta 29. 864. Ale znowu ta strata w tym samym jednym ostatnim sektorze, aż 0,2 sekundy teraz Jorge Lorenzo. Marquez jak w transie absolutnie tutaj podróżuje po torze na wyspie Filipa. Świetna ta sesja treningowa dla Marca Marqueza. Przypomnij mi, kontuzjowany, wywrotka na rowerze, złamana kość i także Cal Crutchlow w świetnym tempie. W przyszłym roku to będzie samotny jeździec ekipy LCR Honda, bo przecież ogłoszono, że w kategorii MotoGP do ekipy Mark VDS już do potwierdzonego Tito Rabata dołączy Jack Miller i to on z rocznym opóźnieniem trafi do tej ekipy zarządzanej przez pana Bartolomeu. Jack Miller nie ma potwierdzonego jeszcze motocykla, na którym będzie siedział. Nie jest określone, czy to będzie fabryczna maszyna, czy też nie, ale pamiętajmy, że w przyszłym sezonie nam to się wszystko wyrównuje. Będziemy mieli jednolitą elektronikę, będziemy mieli nowe opony i to wszystko nam się wyrówna. No nie tyle wyrówna, co może się po prostu zmienić. Tu może się wszystko wrócić no prawie że do góry nogami. Kolejny bardzo słaby sektor numer 4 w wykonaniu Jorge Lorenzo. No ale kolejne okrążenie, które przejechał Jorge Lorenzo, który przejeżdża teraz przez drugi zakręt. To był czas znowu powyżej minuta 30. A widzimy, że praca ostra toczy się tutaj pomiędzy Silvano Galbuserą i Valentino Rossim także. Oczywiście szef do spraw elektroniki przy u boku Valentino Rossiego. Osłony na tarczach hamulcowych u motocyklu Marca Marqueza. Piękny, piękny uścisk w zakręcie numer 3. Uścisk, z którego byłby dumny obchodzący wczoraj urodziny Casey Stoner. No podchwytliwe pytanie zada pani Ola.
na Twitterze. Jak tam sobie panowie radzicie w MotoGP League? Ja nie gram, a ty? No mi szło bardzo dobrze, cały czas w zasadzie w pierwszej setce do momentu, aż się zagapiłem, kiedy tu mnie zagadałeś. Ja wiedziałem. O minutę się spóźniłem z głosowaniem i wypadłem w jednej rundę. Wiadomo, się sumują te wszystkie tutaj obstawienia i gdzieś poleciałem dalej. No daleko. Moja wina niby, tak? No, oczywiście, że tak. Mhm. Więc pani Olu, tak to właśnie wygląda. Adam Gapa, ja nie gram. 29 przy nazwisku Lorenzo pojawiła się podczas tego długiego przejazdu siedmiookrążeniowego tylko raz. Z pytaniem trochę w przyszłość wyskoczył teraz Szymon. Jaka jest godzina wyścigu za tydzień? W Malezji na torze Sepang, a więc już podajemy. Godzina 8 rano, troszeczkę bardziej kulturalna. No, jutro też nie ma tragedii. W niedzielę o 7 rano startujemy z wyścigiem MotoGP. Jaka to dla nas różnica, jak tak od pierwszej tu siedzimy? Nie, jutro od 1:40. Wyobrażasz sobie? Komforcik jutro. Co kolejne okrążenie, jak w zegarku jedzie, 30, tutaj sprawdzane jeszcze ciśnienia po zjeździe Marka Marqueza do alei serwisowej. Jorge Lorenzo także zjeżdża na pit lane, zresztą większość zawodników właśnie jest w alei serwisowej, a opuszcza swoich mechaników Valentino Rossi. Ducati Club pyta, czy jest szansa, żeby były zmianki na antenie Polsatu. Chociaż wzmianki na temat WMP, no to jedyne wzmianki to takie, jak my tutaj powiemy i poopowiadamy. I zresztą bardzo dużo tego robimy. Skończyły się Mistrzostwa Polski. No ale żebyśmy tam kogoś z kamerą wysłali, no to już niestety poza naszym zasięgiem i możliwościami. Kompetencjami, kompetycją. Ale próbujemy. W tym sezonie się nie udało, co nie znaczy, że nie będziemy chcieli, żeby coś... Niecoś w przyszłym roku. Chyba czytam ten twój niecny plan. A nawet jeszcze tak. Nie myślałem o tym, co ty myślisz. Ale pomyślałeś o tym samym. Teraz, jak ty powiedziałeś. Ale o co chodzi? Bradley Smith już na drugim motocyklu. Trochę czasu jednak stracił. Trening wolny. Czyli wyjeżdżając z boksu na pewno wszyscy mówili spokojnie, wolny trening, nigdzie się nie spiesz, jest czas, trzeba potrenować, poćwiczyć do wyścigu, ustawienia. Co robi Bradley Smith? Przejeżdża 3 zakręty i w 4 się wywraca. No i widać na kwadratowo troszkę przejeżdżał przez zakręt Hondy, zakręt numer 4. Teraz już wyjechał z Syberii i rozpoczyna podróż przez zakręt 7, 8 i za chwileczkę złamie motocykl do zakrętu numer 9 przez szczyt, przez Lucky Heights i zjazd do 10. No to jest, szczerze mówiąc, to chyba jest moje ulubione miejsce na tym torze. Wbrew pozorom tego, co widzimy tutaj na ekranie telewizora, ten zjazd z 9 do 10 jest naprawdę stromy. Ducati, jak się będzie zbliżał do Bradleya Smitha, Andrea Janone. Szkoda, że zmieniliśmy kamerę. Aleš Espargaró wchodzi do pierwszej dziesiątki i jest przed Vinalesem. A to dlatego, że Vinales zjechał do boksu pewnie w głównej mierze. Drży to przednie koło, gdy przejeżdża przez te nierówności w zakręcie numer 2. Aleš Espargaró. Valentino Rossi, 30 sekundy straty po pierwszym sektorze. Temperatura do ścigania jest naprawdę niezła. Jeśli chodzi o asfalt, już jest bardzo kulturalnie pod 40 stopni. Powietrza jeszcze do 20 nam nie doszło, zdaje się. 69,9 wynosi temperatura. Mówiłem, że pod 40? Tak, idealnie. Ale jeszcze Spargaró poprawia rekordowy rezultat w pierwszym sektorze. 2000 ma przewagi nad
czasem Marka Marqueza. Teraz, gdyby w takim tempie dojechał do końca tego okrążenia, awansowałby na czwarte miejsce. W dalszym ciągu Valentino Rossi nie potrafi pozbierać się tutaj z tempem. Poczekajmy na jego okrążenie, chociaż wykręca rekord w trzeciej sekcji. To teraz jest już na prostej Gardnera. Ależ niesamowicie. Czas no, słaby sekunda. Ale patrz, co się dzieje z Aleixem Espargaro. 147 tysięcznych tylko wolniej od Marqueza. To zaraz będzie prawdopodobnie drugie miejsce. No chyba, że tutaj jednak straci na prostej Aleix Espargaro. Ale chociaż ona tutaj... z tyłu. No, bez białego paska. Stabilnie. Motocykl nie rzuciło. Może nic nawet nie stracił. Nie, jednak to jest... Ten deficyt mocy powoduje, że tutaj traci Aleix Espargaro aż 60 sekundy w ostatnim sektorze, w sumie ponad 70 na całym okrążeniu. Piąta pozycja, no ale i tak wysoko Aleix jeszcze nie był. Po tych wolnych treningach chwaliliśmy jego kolegę zespołowego, czyli Mavericka Vinalesa, który zakończył na czwartym miejscu. Trzy wolne treningi, Aleix Espargaro był 11. Przypomnijmy, że z pozycji zawodnicy Open mają dwie...